jajeczka. Prosto od motokotowych kurek. Siemandero, ziomeczki. Witam was, ja motokot hashtag 2. I dzisiaj misja wyciąganie BMW. O, co za czubek. Krzaki wywalił normalnie. Ale ładnie ty całkiem kopci siedzi. Kopci się z niej. Co? Kopci się z niej. Kto grubo idzie, ten wyciąga gruzy. Później. Siema. Elo. Zestaw. Masz jakiś zestaw? Mam. Jest. Paseczki. Łopatka. Jest szpadelek, kurwa. Ty, no i jest koszulki z studia motokotów. Tak. Tak jak powinno być chyba, nie? Ja mówię do tego gościu. BM-y trzeba wyciągnąć, nie? On mówi. Ten odcinek, co teraz oglądam? Mówię, no. Mówię, tak widziałem coś w okolicy znajomy. Ładna aura. Zapomniałem kluczyka. Sorry, że my tacy bez życia, ale mało spaliśmy. Montowaliśmy, nie wiem, do czwartej. I z rana lecimy wyciągać. Ta BMW po prostu jest tam gdzieś wywalona w krzaki 20 km od nas. I ziomuś nasz nam pomoże. Siema. Siema. Jak tam? Pięknie wygląda. Ej, tu nie ma takich krzaków wielkich. Myślałem, że tu gorzej jest. Jak ja tutaj na trójce odcinałem ten zakręt, człowieku. A cześć, ja się zobaczę, o motokoty, filmik stawili, oglądam. Patrzę, siedzą jakieś znajome rewiry i nagle ty piszesz, że ci nie mam czym wyciągnąć. A tak się zastanawiam, tylko ciekawe czym wyciągnęli. Do mnie nie dzwonili. No, no właśnie. O tu, o, za to, patrz. Nie, tam z tyłu bardziej. Już jest. O, spadło gwięko świąteczne. A to pas gówniany stary, nie? No pas gówniany. Można by było dwa pasy wziąć. Ogień, kurwa. Idzie. Aaaa. Stoj, 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 stoj. Dobra. Lipa, bo wypadła reklamówka jakaś, kurna, z kabonosami. Gdzie tu wdziało, kurwa? No i tak to wygląda, kurwa. Lampa nie pękła. Narka. Dobra. Dzięki za pomoc wielki. Ty, ale teraz jest już ten. Awans zdrutowania. Na taśmę. Ale pod spodem zipek jest. Ogólnie tędy dostała, zobacz, się cofnęła lampa. Ty, ta. Lampa twarda. Ale tak nie podwójna blacha, podwójne życie. Bo tu odcinek jest taki trochę prostszy. Tam jest ten, tam jest zakręt, tu trochę prościej. A tutaj znowu zakręt. I tu myślałem, że dociągnę, to się napędzałem. Bokiem leciałem i już zacząłem lekko prostować. I tu jak mnie stuknęło w ten, stuknęło w pobocze. Tutaj dupą mnie ten i tu już przód mi ściągnęło. I tu już nie miałem ratunku, bo jak zaczęło tutaj ten, o tu chyba zacząłem nawet hamować. A tutaj o, zobacz. Ślad jest. I pociągnęło do przodu. Tak czy inaczej, wylądowałeś w krzak. Powrót do domu. Bemka uratowana. Powtarzam po raz kolejny. Jeżeli tak trzęsie kierownicą, to znaczy, że wszystko jest ok. Pamiętajcie o tym. Przerzucamy się jednak na offroady. Już tak zgruzowany porządnie. No już zgruzowana porządnie, nie ma co tam tak śpierować powiem. Pozor lusterko, jak można drzwi otworzyć. Ale będzie dupa rozwalona w BM-ie. Szkoda trochę. Jaki tam, no, trudno. Będzie to będzie. Ech. Perfect. Back, 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 back to those days.
Kurde, no wziąłby jakoś, przywalił w coś albo wleciał do rowu, czemu tylko ja mam wjeżdżać? Wstyd. Tylko ja się rozwalam. No dawaj do rowu. No dawaj, przywal coś. No mordo. Co jest? Pomocno. No kurde, i czego? Ale kanto. Dobra, kurde. Niech wraca po mnie i zbijamy stąd. Ja to niemyśliwy. Pewnie na dziki polują. Teraz na topie. Cicho, przyjemnie. Nikomu nie przeszkadzamy. BMA po teście, trochę pourywane gówno, nic nie szoruje, wszystko śmiga tak jak należy, trochę coś tam odstaje. BMA mimo tego, że poleci po rowie, to jednak i tak finał finałów, wszystko w niej działa tak jak powinno. No i czego? To się naprostuje tu świerteczkę i będzie git. Back to those days, I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been in one place. Yeah, one place, and now I'm falling from grace. Please don't trip, watch your step, you better tie your shoelace. O właśnie, tak trzeba robić. Odcinaj, typie. Elegancko ślady jednym kołem w rowie. A tutaj? Tak samo. O właśnie, tak trzeba, o. Do rowu. No wjedź w niego! No! Słyszałem, dawaj jeszcze raz! Brawo! Dopiero co poskręcałem! Jeszcze dupskie, bo elegancko, cyk, poszczelnięte i tyle. O, kierunek się połamał w golfie. Kurde, słabo, kieruneczek się połamał w golfie, ty lipa. Elegancko się wgięło. Zderzaczek też ładnie obtarty. Fajnie. I patrzcie, jeżeli macie taką temperaturę, to znaczy, że możecie odpalać samochód. Już można na nim pracować. Wstek i śmigamy. Jak rzuciłem fotę na Insta, że Buma siedzi w krzakach, to pisaliście, że już coś tam nic z niej nie będzie, że to już gruz i w ogóle. No, ale słuchajcie, no. Buma żyje, ma się dobrze, no jak widać zresztą w sumie, nie? Trochę tylko podklepiamy i będzie gitara siema. A tak, na zakończenie sobie zerknijcie na kilka wolnych przejazdów tą i zieloną Bumą. Takiej podwórkowej jazdki.
place, yeah. I've been feeling pretty good, I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Flow is flowing good, like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing up the class, studying, I try to make good. I am from the west, but I'm not talking Clint Eastwood, yeah. I was thinking about these times, 2 a.m. in my room, creating music with some rhymes. I was feeling divine, third place, took a lot to reach the finish line. But now I'm here, love your Shakespeare, try to talk to one of them. But motherfuckers always in their fear. That's a watching down, looking at the fucking atmosphere. Gucci, 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 they be profiteers. He's white and he's speaking fast to see an auctioneer. But I get it, I fit in, I beat it, I motherfucker wanna murder that beat. But I get it, I spit it, I credit, I get it from Reddit, I read it from Reddit, I get it repetitive, feeling offended, I look at my words again, wanna start shit again. Really wanna start shit again, really wanna start shit again. Run it back to all of those days, in your bedroom, recruiting for phase. Eating some chips, they were always late. No i czego?